Szanowni fani Wrocławia na całym świecie, dzisiaj obok mnie ważniak z Rady Miejskiej, radny, ale też jeszcze ważniejszy niż radny, bo przewodniczący Komisji Kultury, czyli wrocławska kultura zależy od Jerzego Skoczylasa, bardzo dużo od niego zależy. Państwo poznają, podpora kabaretu Elita. Panie Jerzy, cóż też zdarzy się, dzień dobry, i cóż też zdarzy się w roku 2011 w naszym przyjemnym miasteczku? Znaczy na początku chciałem podziękować za te dobre słowa wprowadzenia ze strony Zdzicha. To stacja za to płaci. Rozumiem, tak, ale żeby to ode mnie zależało wszystko w tej kulturze, oczywiście byłoby dobrze, to oczywiście lekka przesada. Jesteśmy ciałem kolegialnym, Komisja Kultury i Nauki, bo tak się w pewnym brzmieniu nazywa, no i staramy się opiniować różne projekty właśnie, które się mają pojawić. Opiniować projekty, na które przyznajecie później pieniądze. Na które przynajmniej, bo tak, no bo to jest właśnie... I na co przyznaliście największe pieniądze w 2011? Mówię, mamy tylko 55 minut czasu. Dlatego właśnie całego roku nie omówię z dwóch względów. Po pierwsze, że chyba czasowo byłoby to za długo, a po drugie chcę jeszcze do was przyjść. Rozumiem. Jakbym teraz wszystko omówił do grudnia... Tak, to przed 1 majem jeszcze musimy się spotkać. A że dobrze płacicie, no to przyjdę kilka razy, prawda? Właśnie, pani księgowa, teraz zwracam się do pani, proszę przygotować listę. My znajdujemy się w fontannie, nie obok kondalny, w fontannie, która jeszcze nie jest uruchomiona, ale po to, żeby państwu powiedzieć, że jesteśmy w środku miasta. Tam są okna Wydziału Kultury, tam jest ten władca kultury, który realizuje wasze wnioski. Tak, i ma też kurek tam jest do tej fontanny i mam nadzieję, że nie odkręci. Jak patrzysz przez okno, to jak go znam, to odkręci ten kurek. Więc panie Jerzy, że tak powiem tak oficjalnie, a więc cóż będzie w pierwszych miesiącach dla mieszkańców, których połowa Wrocławia nie czyta książek? No, panie redaktorze, szanowni państwo, przede wszystkim w marzec się rozpoczyna na jazzowo 47. już edycja festiwalu Jazz nad Odrą, który odbędzie się tym razem w całości w Imparcie. No tutaj nawet sobie wydzielam ściągę, żebym czegoś nie pomylił. Zachęcam państwa do udziału w wielu koncertach. No przede wszystkim Randy Crawford, no światowa no, świetna, gwiazda, świetna. Prawda? Będą i ostatnia płyta jazzu, wielki bestseller. Tak. Adam Pierończyk, Leszek Możdżer z Krzesimirem Dębskim, też bardzo ciekawy projekt. No w ogóle festiwal chyba Jazz nad Odrą bez Leszka Możdżera byłby nieważny, prawda? Pewnie byłby ważny, bo pamiętam jak były takie festiwale. Były festiwale, które były jeszcze ważniejsze, ale wszyscy są ważni i wszyscy są równi, także tak zapraszamy na festiwal Jazz nad Odrą, którego tak wiele lat byłem rzecznikiem prasowym. A co jeszcze? 2-6, proszę państwa, marca zapraszamy do Impartu na jazz. Następnie, proszę państwa, w marcu co jeszcze mamy? Teatr Lalek Brzydkie Kaczątko wystawi. Ja nie wiem, czy to nie jest jakaś... To nie, to jakaś aluzja, ale... Nie wiem, no ale... Ale tak, proszę państwa, pominiemy aluzję. Brzydkie Kaczątko. Ale wiadomo, no, dyrektor Kolmowski, prawda, wiadomo, kipi energią i na pewno nas zaskoczy jakąś kolejną świetną inscenizacją. Proszę państwa, przegląd piosenki aktorskiej, no to też pomnikowe wydarzenie. Tutaj tradycja. Mam tam, tak, już 30. Jak mówią wrocławianie, to festiwal, na którym ludzie z Warszawy przyjeżdżają zarobić. Zarobić. No to jest taka prawda, no niestety, no ale też i ludzie... Ale jest. Ale i we Wrocławiu. Jest, ale jest. I będzie dużo, proszę państwa, wydarzeń. No będzie sposób tego mówić, to całą książeczkę dostałem od dyrektora Imieli, z którym właśnie rozmawiałem też na ten temat, był naszym gościem na posiedzeniu komisji. Wszystko nam sprawozdawał, relacjonował, zapowiada się naprawdę ciekawe wydarzenie. Proszę państwa, przyrzekam, że poza ekranem pan Skoczylas przeczyta, ja wam kiedyś opowiem w skrócie. A czy dzieje się taka impreza, czy podwaliny tej imprezy, czy projekty imprezy, tak, która będzie gigantyczną, globalną imprezą, która uświetni Euro 2012, bo jesteśmy portalem Euro 2012. No to w okolicach Euro 2012 przede wszystkim to się milowymi krokami zbliża Europejska Stolica Kultury. Tak. 2012. Którą już pan, roku, jak słyszałem, załatwił. No jeszcze tak nie do końca, bo jeszcze muszę pogadać z Lublinem, muszę pogadać z Gdańskiem, z Warszawą i z Poznaniem. I z Poznaniem, tak. No i z panem Barozo. Ja myślę, że się uda. Z panem Barozo załatwione. A to załatwione. Tak. A więc to będzie stolicą kultury, bo akurat by to ładnie się pasowało. Mistrzostwa Europy i kultura i sztuka i sport. Tak, no mam nadzieję, że nie będziemy musieli pisać piosenki nie przenosi się nam w stolicy do Lublina czy do Poznania. Prawda? Jestem przekonany, że będzie do Wrocławia. A więc proszę państwa, Jerzy Skoczylas, ważniak z Rady Miejskiej, powiedział nam, co będzie w najbliższych miesiącach. Do zobaczenia jeszcze przed majem, co będzie dalej. A ja państwa żegnam do przyszłego tygodnia. A ja jeszcze chcę zrobić... Ahoj! Nie jestem ważniakiem. Ahoj! Dobra, nie z ważniakiem, tylko z zacnym obywatelem naszego miasta. Wszystkiego dobrego, do zobaczenia.